Torów jest tutaj dużo, a będzie jeszcze więcej. Ważna, największa od kilkudziesięciu lat kolejowa inwestycja szykuje się w Katowicach. Jej wartość to ponad 3 miliardy złotych. O ogłoszeniu przetargu poinformowano dzisiaj podczas konferencji prasowej w Warszawie. Przede wszystkim obok istniejących torów powstaną nowe. To sprawi, że pociągi regionalne nie będą musiały za każdym razem przepuszczać tych dalekobieżnych. Budowa nowych torów w ich sąsiedztwie pozwala, aby pociągi aglomeracyjne, te pociągi pasażerskie, które przewożą mieszkańców rano do pracy, do szkół, a popołudniami, wieczorami na powrót do domów, aby były drożne, aby po nich mogło jeździć więcej pociągów, aby były bezpieczne. Ale za tym pójdzie również i przebudowa stacji kolejowych, przystanków kolejowych. Wśród nowości na modernizowanym odcinku pomiędzy Szopienicami przez stację główną w Katowicach po Katowice Piotrowice będzie m.in. przystanek Katowice Akademia, a tak ma wyglądać po inwestycji stacja Katowice Zawodzie. PKP Polskie Linie Kolejowe w najbliższych dniach ogłoszą przetarg na wykonanie tego ogromnego kolejowego przedsięwzięcia. Choć finansowanie projektu jeszcze nie jest zapewnione, spółka zakłada, że pieniądze się znajdą po tym, jak zostanie on wyłoniony w unijnym konkursie. Wniosek został złożony przed 15 stycznia i w tej chwili już ogłaszamy przetarg, co jest jednym również z kluczowych, istotnych warunków w aplikacji. To wspomnę, że są to najbardziej zaawansowane projekty i najwyżej oceniane przez Komisję Europejską, jeżeli już są gotowe dokumentacje projektowe, pozwolenia i ogłoszone postępowania przetargowe na realizację. Wyczekiwana od wielu lat kolejowa inwestycja nigdy nie była bliżej realizacji niż jest teraz. Nadal mowa o przyszłości, bo sama budowa ma potrwać 4 lata, ale wiele wskazuje na to, że kolejowa spółka w tym roku zrobi duży krok w kierunku przebudowy linii E65 i wyłoni jej wykonawcę. Łukasz Kądziołka, Silesia Flash.